ale po raz pierwszy w historii gali przyznania nagrody wielkiego kalibru. Ja nie muszę już teraz robić się błazna. No dobrze, dziękujemy za te miłe, czułe słowa. Kochani, duet Rębina oprawia muzykę intuicyjną. Nagraliśmy 60 płyt kompaktowych, ale w magazynie, w którym były przechowywane, była taka wilgoć, że wszystkie zgniły. W związku z tym można nas wysłać tylko na żywo. Dzisiaj kilka wstrząsających utworów. Mój kolega nawet przygotował kilka tłumaczeń, ale to za chwilę. Rozpocznijmy od takiego utworu, który nazwałem Szpieg Irena. Wezwany został z zagranicy super szpieg. To regularnie z mega samu ginie dżem. Tam, gdzie rosną dzikie róże. Nie ma żartu. Wolno płakać. Nazywali mnie dziką różą, chociaż zwałam się Lajzatej. I choć byłam jak cisza przed burzą, nazywałam się Lajzatej. Gdy ją tylko ujrzałem, wiedziałem to ta. Spojrzała mi w oczy i uniosła brew. Miała bardzo czerwone jak róże usta, jak róże nad rzeką, czerwone jak krew. Gdy zapukał w me drzwi, prawie siłą się wdarł. Moje ciało poddało się siły tych rąk. Mężczyzn dotąd nie znałam, kiedy na mnie naparł. Purpurową różę zamienił się bąk. Nazywali mnie dziką różą, chociaż zwałam się Lajzatej. I choć byłam jak cisza przed burzą, nazywałam się Lajzatej. Następnego dnia w zębach przyniosłem jej kwiat. Była jeszcze piękniejsza niż mógłbym to znieść. Powiedziałem jej, chodźmy, gdzie kończy się świat. Ona ciągle mówiła mi, a ty pieść mnie, pieść. Jurorzy państwu się będą kłaniać. Janina Paradowska. Nie ma Beresia i Bratkowskiego, brali udział w tym na różne sposoby, ale są nie. Beres jest w Los Angelesie, Bratkowski jest w Warszawie. Marcin Maruto. Zbigniew Mikołajko. Marcin Sendecki. Grzegorz Cebula. Jury do nagrody wielkiego kalibru za rok 2010 w tym roku nominowało powieści. Morderstwo w Alei Róż, wydawnictwo WAB, Tadeusz Cegielski. Ręczna robota, wydawnictwo WAB, Ryszard Ćwillej. Ryszard podaje rękę, to no. Jul, wydawnictwo Czarne, Paweł Goźliński. Topielica, wydawnictwo MG, Gaja Grzegorzewska. Granatowa krew, wydawnictwo WAB, Wiktor Hagen. Inspektor Van Graaff, wydawnictwo AMG, Adam Ubertowski. Oficjum Secretum, Pies Pański, wydawnictwo WAB, Marcin Broński. I teraz wy pewnie myślicie, że ja wam powiem, kto wygrał. Ale to jest głupstwo kompletne, gdyż na tegorocznym festiwalu mamy gościa, który odbierze honorową nagrodę wielkiego kalibru. I jest to dla nas gość najważniejszy. Pani Majstiowa.
Maj, jeszcze tłumacz. Czy pan widzi, panie? Bo ja na przykład tu nic nie widzę. Może drugi mikrofon, tak? Maj, jak mikrofon? Drodzy państwo, różne nagrody wielkiego kalibru honorowe były przyznawane przez lata. Naprawdę różne. To już było 8 lat. To już było 8 lat. I byli to tacy autorzy, którzy gościli na naszych festiwalach. Teraz będzie alfabetyczny. Borys Akunin, Joanna Chmielewska, Jeffrey Deaver, Leonid Józefowicz, Aleksandra Marinina, Jon Esbø, Tatiana Polakow. Ale jeśli o mnie idzie, po raz pierwszy zaprosiliśmy legendy. Panią Majsjotę. Honorową nagrodę wielkiego kalibru Majsjowal wręczy Marcin Maruta. My mamy takie te nagrody małe, większe. Jak są jakieś kwiaty na sali, to też poproszę. Ja har inte varit mycket i Polen. Ni byłem wiele razy w Polsce. Men på något sätt så har jag alltid känt att Polen är mycket roligare än Sverige. Ale zawsze czułam, że Polska jest bardziej radosna niż Szwecja. Polacy są fulla av humor. Że Polacy są pełni humoru, poczucia humoru. Poza tą imprezą oczywiście. Otroligt stolt att få vara just här i Polen och få ta emot det här priset. Dlatego jestem niezmiernie dumna z tego, że jestem w Polsce i że uzyskałam taką nagrodę. Dziękuję. Teraz właśnie, że ja otrzymałem SMS-a z informacją, kto otrzymał nagrodę wielkiego kalibru. Jako, że ostatnio ten numer zrobiłem 6 lat temu w Krakowie, więc mogę go powtórzyć. Nagrodę wielkiego kalibru otrzymała Gaja Grzegorzewska. Nagrodę wręczy wiceprezydent miasta Wrocławia, pan Maciej Bluj. Prosimy, panie wiceprezydencie. To jest nagroda. Ona jest większa niż Maj, bo Gaja jest wyższa od Maj. Chciałem powiedzieć, że to jest nagroda naprawdę dużego kalibru i serdecznie gratuluję pani. Jeszcze nie czytałem, przeczytam. To jest 25 tysięcy ufundowane przez prezydenta miasta. Prezydenta, którego tu być nie może, ale w jego zastępstwie jest inny prezydent. No popatrz się, popatrz, to będzie dobrze wyglądało w telewizji. Dawaj, dawaj, dawaj. Gdyż państwo nie wiecie, że Gaja Grzegorzewska ma takie marzenie od dawna, żeby sobie zrobić nos. I ja rozumiem, że 25 tysięcy na to wystarczy. No to nie jest żadna tajemnica, wszyscy o tym wiedzą. Ja się tego nie wstydzę. Chciałam jeszcze powiedzieć, że myślałam, że będę właśnie jak Martin Scorsese i może pod koniec życia dostanę nagrodę za jakąś naprawdę słabą książkę i cieszę się, że nastąpiło to wcześniej i będę się mogła tym nosem cieszyć dłużej.